Witam specjalnie dla mazda6forum.pl. Chciałem zaprezentować swoją stację multimedialną z Androidem, którą zakupiłem na aukcji AliExpress z Hongkongu. Stacja występuje w kolorze z ramką czarną i ze srebrną ramką. W zestawie są kable do iPoda. Te kable wyprowadziłem do schowka. Oraz kabel USB do adaptera Wi-Fi bądź do adaptera 3G. Ten adapter można kupić oddzielnie, koszt około 40-50 zł. Trzeci kabel to jest kabel micro USB, do którego możemy podłączyć przenośną pamięć bądź twardy dysk. Stacja ma dwa sloty pamięci na małe karty pamięci. Jedna karta może służyć do nawigacji, druga do jakichś tam filmów, muzyki. Więc tak, teraz pewnie się załączy zaraz radio. Można bardzo łatwo sterować z przyciskami z kierownicy, podgłaszać, ściszać oraz zmieniać stację. Stację można również zmieniać z ekranu. To akurat mamy słaby sygnał, ponieważ jestem w garażu. No i dobra. Tym przyciskiem autoselek może wybrać automatycznie stację. Czasami to opady mogą być na terenie Przechodzimy do nawigacji. głównej. Temperatura maksymalna w dzień od 5-7 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum do 10 stopni, a na południu i zachodzie temperatura może nawet dochodzić do 15 stopni powyżej. A teraz Andrzej Pystek na rybach. Słoneczko jak wychodzi przy sobocie, a na kanale bydgoskim jak bierze ryba? Tutaj już od dłuższego czasu nie bierze. To powinno brać. Płoć. Jak słychać, to jest, słychać lektora stacji, radio jest przyciszane automatycznie. Bardzo czytelna mapa, polecam. Dobra, wejdźmy na Bluetootha, to można się połączyć z telefonem. Wędkarz stał. Tak. Czy biorą, czy nie biorą, czy warto przyjść z chwilami. Można sobie wgrać książkę. Widzę, że nie. Aż tydzień czas jest. Ogólnie polecam. Chociaż wędkarze się nie cierpią, bo stoi kilka osób. Dobra. No tak, ja byłem tam zobaczyć z listy. Oni byli. Wejdźmy do plików, które podłączyłem. Przenosią pamięć. Ale dzisiaj tylko popatrzysz. Tak, przyjechałem się do mnie. Przygotowy do teledyski. Stacja bardzo szybko reaguje. Keep on.
I'm rolling. Warto zaznaczyć, że dźwięk jest o wiele lepszy niż w przypadku seryjnego audio. Tutaj nie wiem, czy teraz będzie widać. O, bardzo ładnie widać. Można wybierać poprzez pliki z twardego dysku, z kart pamięci oraz z USB. Teraz zobaczymy przykładowe filmiki. Zostały zgrane automatycznie. Znaczy zgrane od razu były zgrane. Stacja czyta napisy. Weźmy na YouTube. Można sprawdzić pocztę. Można sprawdzić pogodę. To w zależności jaką sobie tam aplikację zainstalujecie. Można też wysyłać SMS-y. Odbierać również chyba. Chociaż trzeba jakąś aplikację wygrać. Jeszcze tego nie rozgryzłem. Można wejść sobie na internet. Można sobie zainstalować jakieś aplikacje, na przykład podzłącze OBD2, jakieś gierki, jak ktoś lubi. Jest również equalizer, sobie ustawić. Sobie ustawić muzykę pod siebie. Można zdjęcia oglądać. No i wiele innych rzeczy. Można także kupić dekoder i oglądać telewizję. Jest kalkulator. No i inne takie pierdoły. Ogólnie polecam tą stację, bardzo fajnie wygląda. Jestem zadowolony. Nie wiem, co tam jeszcze dodać. Pozdrawiam.